Zapraszamy do wysłuchania podcastu Uniwersytetu WSB Merito. Odcinki w tym cyklu dotyczą zagadnień związanych z pracą i odpoczynkiem. Ten czas długiego weekendu majowego łączy te dwa elementy. Jest czasem wolnym, a jednocześnie 1 maja jest świętem pracy. Zapraszamy Was do wysłuchania rozmów z naszymi ekspertami, z których każdy poruszy zupełnie inny aspekt życia zawodowego. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska, razem ze mną dzisiaj dr Andrzej Jackiewicz, menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość, opiekun merytoryczny kierunków studiów podyplomowych Rachunkowość Finansowa i Podatki na Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy zachęcali młodych do przedsiębiorczości, do aktywności zawodowej. Będziemy też pokazywali, z czego mogą skorzystać i w jaki sposób tę swoją ścieżkę mogą poprowadzić tak, aby było dla nich najkorzystniej. I zaczniemy chyba od ulgi podatkowej dla osób młodych poniżej 26 roku życia, bo jest to temat gorący i wiele osób bardzo interesuje. Ale najpierw wielka, olbrzymia prośba do Pana, aby w ogóle wyjaśnić istotę. Czym jest? Ulga dla młodych wprowadzona zwolnieniem podatkowym od 1 sierpnia 2019 roku na podstawie ustawy o PIT, artykuł 21 ust. 1 punkt 148. Nazywany jest również zerowym PIT-em. I tak jest między innymi prezentowana w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w czasopismach podatkowych. Pragnę podkreślić jedną rzecz, mianowicie taką, że z dniem 9 czerwca 2022 roku ulgą objęto również zasiłki macierzyńskie. Przy czym w tym układzie ustawodawca przyjął, że one będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku. I teraz jakie są istotne kryteria w tym zakresie zastosowania ulgi dla młodych? Pierwsze, to ta ulga dotyczy wyłącznie tych osób, które ukończą 26 lat, czyli z dniem tych urodzin 26 roku. Do tego dnia ulga obowiązuje. I druga część, która jest istotna w podatkach, to jest limit przychodów zwolnionych od podatku nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł. Czyli tutaj pragnę podkreślić jedną rzecz, że w przypadku podatku PIT jest to pojęcie przychody, koszty, dochód, natomiast ustawodawca mówi o tym, że to nie może przekroczyć limitu przychodu 85 528 zł. A więc to jest ten próg, który warunkuje zwolnienia, powyżej oczywiście będą zmienione zasady. I co trzeba tutaj powiedzieć w tym zakresie, że jeżeli podatnik korzysta na przykład z wielu ulg, może to być na przykład zerowy PIT dla młodych, może być ulga na powrót, to ustawodawca przyjął, że suma przychodów podatnika zwolniona z podatku nie może przekroczyć łącznie kwoty 85 528 zł. Tutaj muszę zauważyć jedną rzecz istotną. Ustawodawca przyjął w podatku, że limity ulg mogą wynosić te 85 528 zł. Ulga na powrót, ulga dla młodych. Natomiast przy analizie tej podatkowej trzeba przyjąć jedną rzecz, że ta ulga łącznie wynosi, nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł. Co to oznacza? Znaczy są takie, tutaj bym odpowiedział w ten sposób, takie dwa istotne elementy z punktu widzenia praktyki gospodarczej i podatnika. To znaczy w dniu dzisiejszym, jeżeli będziemy mieli na przykład w firmie takich pracowników, którzy do 26 roku będą korzystać z ulgi, w związku z tym w programach finansowo-księgowych trzeba będzie odpowiednio rozliczać wynagrodzenie. Trzeba również pilnować tego, żeby podatnik nie przekroczył kwoty 85 528 zł. Więc to jest istotne i to jest, powiedziałem w ten sposób, to jest wyzwanie dla między innymi płatnika, czyli pracodawcy, aby rzetelnie rozliczać wynagrodzenia. Dlatego też rzetelnie prowadzona ta dokumentacja kadrowa, kto kiedy kończy 26 lat, w jakim momencie, żeby pamiętać o tym, żeby oczywiście do tego dnia skorzystać z tej ulgi na złe długi. A więc to jest takie, powiedziałem, takie wyzwanie, takie bilansowo, takie podatkowe rozliczania wynagrodzeń, które dział kadr musi oczywiście dopilnować. Istotne również jest to, że ustawodawca również przewidział jedną sytuację, że podatnik może zrezygnować z tej ulgi i złożyć określone oświadczenie,
że chce, aby naliczano mu podatek. Ustawodawca taką sytuację przewidział, mianowicie po złożeniu takiego oświadczenia płatnik będzie naliczał podatki. Więc myślę, że istotnym elementem jest właśnie to, aby te warunki prawne zostały dochowane. Więc może tylko przejdę do takiego małego przykładu, to znaczy jeżeli my mówimy o tej uldze, to gdybyśmy przyjęli teraz, że przy wynagrodzeniu zerowym PIT, na przykład umowa o pracę, kwota 2000 zł, no to wobec tego pracodawca naliczy składki ZUS 13,71%, tak, dla pracownika, składkę zdrowotną 9%, zaliczka na podatek wyniesie 0% i w ten sposób oczywiście mamy określoną ulgę, z której skorzysta pracownik, który będzie miał określone przychody ze stosunku pracy, o czym powiem. A więc pojawia się tylko problem jeden, mianowicie taki, że składka na ubezpieczenie zdrowotne może na przykład wyjść, że będzie większa od zaliczki na podatek. I wówczas płatnik musi przeliczyć odpowiednio hipotetyczną zaliczkę na podatek i przekaże do ZUS składkę w wysokości obniżonej do kwoty zaliczki dla danego pracownika. Tutaj ustawodawca przyjął, że to będzie dotyczyło obliczenia według zasad, które panowały na 31.12.2021 roku, a wtedy obliczano zaliczkę na podatek według stawki 17% razy podstawa minus 43,76. Czyli powiedziałem w ten sposób, że jest zwolnienie z tej zaliczki na podatek, ale trzeba policzyć, ile wyjdzie składka zdrowotna, ile wyjdzie hipotetyczna zaliczka na podatek. I w tej sytuacji księgowa powinna dokładnie to skalkulować i przyjąć oczywiście odpowiednią kwotę, która będzie w tym układzie zwolniona i jaka będzie składka zdrowotna, która będzie odprowadzana do ZUS-u. Więc to jest rozwiązanie korzystne, ale nie ukrywam jednej rzeczy, mianowicie jakiej, że to wymaga niezwykłej takiej rzetelności rozliczeń płacowych i to jest jeden z istotnych elementów chociażby tych specjalizacji, które na dzień dzisiejszy są prowadzone, że nie wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie, mamy wynagrodzenia, jak zadekretować, no ale również trzeba skorzystać z tych uprawnień, które ustawodawca przewidział w tych przepisach. A czy mógłby Pan wskazać, jakie przychody, które są wymienione w ustawie o PIT, będą korzystały ze zwolnienia z podatku? Więc tutaj mówię może do jednej rzeczy nawiążę, mianowicie pytania takie pojawiają się na łamach czasopism, również i w interpretacjach dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. I dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej między innymi w jednej z ostatnich interpretacji wskazał, że ta ulga dla młodych to jest tak zwane zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe. Takie same pojęcie występuje w podatku VAT, czyli zwolnienie podmiotowe. Na czym polega to zwolnienie podmiotowe? Że zwolnienie podmiotowe dotyczy pracownika, powiem zaraz tutaj o tych przychodach, który nie kończył 26 roku życia, do 26 roku życia. To jest tak zwane zwolnienie podmiotowe, czyli adresowane do takiej osoby, tej młodej. I kwestia dotycząca zwolnienia przedmiotowego dotyczy właśnie tych enumeratywnie wymienionych, określonych przychodów, które są w ustawie w artykule 2 ustęp 1, w artykule 21 ustęp 1 punkt 148. Ja pozwolę sobie zacytować i to są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego na podstawie ustawy prawo oświatowe i to, co dodano, powiedziałem, zasiłku macierzyńskiego. A więc ustawodawca mówiąc o tym, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej mówiąc o tym zwolnieniu przedmiotowym, wyraźnie odnosi się do przychodów z tego artykułu 21 ustęp 1 104, punkt 148. W związku z tym ściśle enumeratywnie wymieniono. I tutaj jaki problem zasługuje na uwagę? Między innymi jest to pojęcie w tych przychodach przychody ze stosunku pracy. Ja chciałem tutaj odnieść się między innymi do przychodów ze stosunku pracy w artykule 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo to jest istotna kwestia tej wykładni rozszerzającej. I w tym artykule 12 ustęp 1 ustawy o PIT mówi się, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,
oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. W związku z tym w nauczaniu między innymi w tej praktyce gospodarczej istotne jest to rozumienie tych przychodów ze stosunku pracy. I przychodem ze stosunku pracy, chcę podkreślić, nie będzie tylko wynagrodzenie zasadnicze pracownika, ale będą również inne przychody. I w tej sytuacji ustawodawca, normując ten określony katalog przychodów, wskazuje, że poza tym pozostałe nie będą podlegały zwolnieniu. Wobec tego tutaj wymienię takie dwie kategorie. Pierwsza, jeśli chodzi o te przychody, które nie będą podlegały zwolnieniu, to między innymi na przykład to, co pani była uprzejma zadać w pytaniu, na przykład nie wymieniono tutaj umowy o dzieło. Umowa o dzieło może być opodatkowana 20%, będą zastosowane 20% koszty uzyskania przychodów lub będą zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu. I teraz jeżeli taki pracownik na tym zerowym PIT uzyska przychód z umowy o dzieło, ten przychód nie będzie korzystał ze zwolnienia. Więc to jest bardzo istotna sprawa. No, również na przykład będzie kontrakt menedżerski. Kontrakt menedżerski, czy menedżerski, jak pisze się w literaturze, również nie jest tutaj w tym układzie wymieniony, więc nie będzie korzystał z ulgi dla młodych. To jest bardzo istotne kryterium i w tym układzie, znaczy mówiąc o tej wykładni rozszerzającej przychodów ze stosunku pracy, chcę podkreślić jedną rzecz. Na przykład do przychodów ze stosunku pracy będzie zaliczane świadczenie urlopowe. I jeżeli pracownik otrzymuje świadczenie urlopowe, będzie to przychód ze stosunku pracy. Świadczenie urlopowe, które jest finansowane ze środków obrotowych pracodawcy, nie korzysta ze zwolnienia w podatku PIT, w podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji, jeżeli to świadczenie urlopowe otrzyma taki pracownik młodociany, wówczas ono będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie tego zerowego PIT-u. Taka sytuacja może być również dotyczyć innych rzeczy. No na przykład, ja tutaj przykładowo przyniosę na przykład, pracownik otrzymuje na przykład dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na przykład no będą to świadczenia rzeczowe, na przykład będą paczki dla dzieci, będą jakieś dopłaty do wypoczynku i tak dalej. I ustawodawca w artykule 21 ustęp 1 punkt 67, tutaj pozwolę sobie sięgnąć do tego artykułu 21 ustęp 1 punkt 67 przyjął limit zwolnienia do kwoty 1000 zł. I ten punkt brzmi: wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa i tak dalej, tak, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwotę 1000 zł, czyli chodzi o rzeczowe świadczenia, które pracownik otrzyma. W tym układzie, jeżeli będą to świadczenia, które przekraczają kwotę 1000 zł, gdzie taki młody pracownik uzyska, może być oczywiście, może mieć również dzieci i tak dalej, będą finansowane paczki czy inne dopłaty do wypoczynku i przekroczą ten próg 1000 zł, wówczas będzie korzystał ze zwolnienia. Więc pragnę podkreślić, że wykładnia prawno-podatkowa przychodów ze stosunku pracy jest, należy rozumieć literalnie, tak jak artykuł 12 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi. W związku z tym może być szereg takich różnego rodzaju świadczeń, które będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach tej ulgi dla młodych. Więc no, ponadto no, chcę podkreślić jedną rzecz. Ustawodawca również wskazał, że przy obliczaniu tego limitu 85 528 zł nie uwzględnia się przychodów, które będą zwolnione z podatku albo będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub gdy zaniechano poboru podatku. Więc mogą być takie na przykład zwolnienia z podatku, na przykład no będzie, jeżeli pracownik otrzyma na przykład ubranie robocze. Ono korzysta ze zwolnienia z PIT, nie podlega żadnemu składkowaniu i tak dalej. Więc kwestia dotycząca dwóch rzeczy. Po pierwsze, praktyki księgowej związanej z rozliczaniem wynagrodzeń jest istotna
w zakresie rozpoznania przepisów i druga część również, żeby pracownik taki do 26 roku wiedział, jakie są zasady rozliczania tej ulgi dla młodych albo tak zwanego zerowego PIT-u. I tak jak powiedziałem tutaj, umowa o dzieło nie będzie wchodziła, więc ustawodawca tego nie wymieniał, więc ta ulga jest obwarowana tymi licznymi przepisami, ale to wynika z tego, że ustawodawca ściśle adresuje ulgę do określonych przychodów, które są w tym enumeratywnie wymienione. A co w sytuacji, kiedy nasze przychody będą przekraczały tę kwotę 85 528 zł? Czy one będą wolne od podatku? To znaczy tak, tutaj też mogę powołać się na interpretację dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, który w jednej z interpretacji, która miała miejsce 14 listopada 2023 roku, między innymi w Gazecie Podatkowej ukazał się komentarz, pięknie sprawę przedstawił i stwierdził w ten sposób, że jeżeli przychody nasze przekroczą 85 528 zł, to w tym układzie będziemy mogli po przekroczeniu przychodów skorzystać z tego zwolnienia. Na czym polega zwolnienie? Ja to przedstawię na przykładzie. Przyjęto w podatku PIT, że dochód wolny od podatku będzie wynosił 30 tysięcy złotych. Czyli ten dochód liczymy przychody minus koszty uzyskania przychodów minus opłacony ZUS, dochód. Jeżeli dochód wyniesie 30 tysięcy złotych, a w roku 2024 stawka podatku wynosi 12%, to gdybyśmy teraz od 30 tysięcy złotych obliczyli podatek razy 12%, w związku z tym będzie to kwota 3600 zł. Podzielona przez 12 miesięcy będzie co miesiąc kwota zmniejszająca podatek 300 zł. W związku z tym w tych wyjaśnieniach dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że po przekroczeniu tej kwoty 85 528 w zakresie tego zerowego PIT-u, tak podatnik będzie mógł korzystać z kwoty wolnej, kwoty zmniejszającej podatek, tak w ramach tego limitu, tak 30 tysięcy złotych lub do kwoty podatku 3600 zł, gdyby przyszło zapłacić. To jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, bardzo korzystne, bo raz, że mamy ulgę dla młodych i po drugie możemy skorzystać również z tej kwoty zmniejszającej podatek, która będzie wynosiła 3600 albo inaczej do tego dochodu 30 tysięcy złotych. Czyli jest to bardzo korzystne rozwiązanie, wyraźna preferencja, która dotyczy akurat między innymi tego problemu, który tutaj pani przedstawia. Mówił pan wcześniej o takich świadczeniach jak umowa o dzieło dla młodych czy świadczenie urlopowe, a jak wygląda kwestia na przykład z bardzo modnymi i na czasie pakietami medycznymi dla pracowników? Czy one także będą korzystały ze zwolnienia? Więc z punktu widzenia interpretacji podatkowych są tutaj, to trzeba tak potraktować dwojako. Po pierwsze, będą określone pakiety medyczne, które w przepisach będą zobowiązane ponosić firmy. Na przykład, no jeżeli będzie chodziło o służbę zdrowia, jeżeli my zaszczepimy pielęgniarki, tak, taki pakiet w tym układzie będzie korzystał ze zwolnienia, ustawowego, bo chodzi o szczepienia, które będą zapobiegały rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i tak dalej. I ustawodawca wyraźnie wskazał, że w tym układzie będzie to zwolnione. No, wobec tego w tym układzie, jeśli to będzie zwolnione, to taka osoba nie będzie tego liczyła do limitu. I druga część, której tutaj pani pyta, generalnie ponieważ pakiety medyczne, które będą otrzymali pracownicy, na przykład to będzie, nie są na przykład objęci na przykład systemem ochrony zdrowia i szef firmy powie, że proszę bardzo, ja was szczepię, na przykład będzie to grupa 100-200 pracowników, w związku z tym takie przychody z tytułu pakietu medycznego będą przychodem ze stosunku pracy. I tu się znów pojawia kryterium, jeżeli to będzie na przykład pracownik w zakładzie do 26 roku życia, on będzie mógł korzystać z tego zwolnienia, natomiast pracownik powyżej 26 roku życia będzie musiał mieć ten pakiet doliczony do przychodów ze stosunku pracy, oskładkowany i opodatkowany. Więc to jest, muszę powiedzieć, to jest taka większa taka filozofia związana z rozliczaniem wynagrodzeń, która no naprawdę wymaga dość dużej wiedzy i dlatego też między innymi to, o czym pani wspomniała w ramach tej rachunkowości finansowej i podatkowej, mówimy o rachunkowości finansowej i podatkowej, gdzie musimy połączyć przepisy podatkowe razem z prowadzeniem ksiąg z rozliczaniem wynagrodzeń, czyli
Główna księgowa powinna rozpoznać, co jest przychodem ze stosunku pracy, czy pracownik był zwolniony, czy nie był zwolniony, z jakich limitów korzystał do 1000 zł, powyżej 1000 opodatkować, ale jeżeli to będzie ulga dla młodego, na przykład pracownika, tak, to nie będzie musiał opodatkować i na liście płac zastosować zwolnienie. Więc trzeba dodać jedną rzecz tutaj w tym punkcie, że to rozliczanie wynagrodzeń jest w dniu dzisiejszym no, wymaga niesamowitej wiedzy podatkowej. To, ale to my jeszcze dołożymy, jeszcze nie skończymy, jeszcze będziemy dalej dzielić się wiedzą, bo zapytam pana teraz o ulgę na powrót. Na czym polega ulga na powrót? Ta ulga na powrót w intencji ustawodawcy to dotyczyło że jednego z istotnych obszarów. Chodziło o to, żeby osoby, które wyjechały za granicę, żeby mogły powrócić, żeby chciały powrócić i ustawodawca wprowadził ulgę na powrót. To jest zwolnienie z podatku PIT dla tych osób, które będą chciały wrócić. I tam również wprowadzono limit kwoty 85 528 zł. Przy czym tam są oczywiście również określone, przyjęte pewne takie zasady. Mianowicie jakie? Tutaj pozwolę sobie wskazać przychody. To będą ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej. I ustawodawca przyjął, że w czterech kolejnych po sobie następujących latach podatkowych, czy licząc od początku roku, w którym podatnik przyniósł swoje miejsce zamieszkania, tak, bo podatnik sam wybiera korzystniejsze dla niego rozwiązanie, to jest rok, od którego zacznie korzystać z ulgi na powrót. W związku z tym na dzień dzisiejszy ta ulga na powrót pozwoli uzyskać zwolnienie z przychodów w kwocie 85 528 zł, czyli podatnik musi sobie wybrać, od którego roku rozpoczyna rozliczanie i będzie miał na to w sumie kilka lat na rozliczenie. Czyli warunki są jeszcze tutaj jedne, mianowicie takie, że podatnik, który w tym okresie nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jest 3 lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania, czyli 3 lata wcześniej poprzedzające ten rok. No i jeżeli zmienił miejsce zamieszkania, w związku z tym przyjeżdża do Polski, musimy policzyć te 3 lata wstecz, że podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium RP, czyli nie był w tym układzie tutaj zobowiązany na przykład do zapłaty podatku. I ostatnia część, którą tutaj dodaje się, posiada obywatelstwo polskie, tak? No i mógł posiadać kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ta karta Polaka dotyczy między innymi osób, które pochodzą z Białorusi. Mamy tam dużą mniejszość Polaków, która mieszka i wprowadzono również taką możliwość, że będzie taka osoba mogła korzystać z tej ulgi na powrót. Czyli można powiedzieć, że ta ulga na powrót w limicie zwolnienia 85 528 przysługuje tym osobom, które skorzystają z tego powrotu. Tak, przy czym powiedziałem, tutaj musi być określony limit tego zamieszkiwania za granicą i powracam do Polski. I podobnie tutaj, jak wcześniej wskazałem, jeżeli wykorzystam ulgę 85 528 odliczaną od przychodu w ciągu kilku lat, to zwolnienie, to również będzie do tego miała również jeszcze kwota wolna od podatku, to jest te 30 tysięcy złotych, które uzyskamy. Więc ta ulga na powrót jest taką dość istotną, która mobilizuje nas do tego, żeby to są osoby, które wyjechały za granicę, żeby powróciły, na przykład nasze rodziny powróciły tutaj do Polski, żeby mogły oczywiście korzystać, pracować i tak dalej. I to jest ten limit 85 528 zł. To jest do wykorzystania w ciągu kilku lat. To jest moim zdaniem dobre rozwiązanie na dzień dzisiejszy, przy tym jak oczywiście nasza społeczność jest tutaj rozdzielona, w wielu państwach pracuje, mieszka i tak dalej. Także tak to tutaj trzeba widzieć. A co w sytuacji, kiedy chcemy wrócić do Polski, jednocześnie mamy mniej niż 26 lat? Czy możemy równocześnie skorzystać i z ulgi dla młodych, i z ulgi na powrót? No i to pytanie pani stawia typowe, jak na egzaminie z podatków. Tak, więc ustawodawca wskazał jednocześnie
jeden warunek, mianowicie jaki? Że limit ulgi 85 528, on dotyczy ulgi na powrót, dotyczy ulgi młodych, ale w efekcie podatkowym rozliczamy limit dotyczący wszystkich ulg, czyli 85 528. Czyli można odpowiedzieć na pytanie tak, no jeżeli ktoś będzie młodym, wraca, tak, no więc 85 528, do tego dojdzie ulga na przykład jeszcze, gdyby doszła ulga na powrót, no to nie będzie 85 528 razy 2, tylko będzie 85 528 liczone jako jedna ulga w całości. No nie ma, złotego środka nie ma, ustawodawca przyjął takie warunki. Moim zdaniem i tak są pewne preferencje w tym zakresie, czy są duże, można było dyskutować nad tym, w jakim stopniu one przyczynią się do tego. Trzeba było przeprowadzić określone badania, czy to wystarczająco zachęca naszych obywateli z Polski, którzy wyjeżdżają, żeby tutaj przyjeżdżali, korzystali z tej ulgi. Natomiast no, tego nie było. Tego nie było i ta ulga w tym stopniu takim zachęca nas do tego, żeby jednak z niej skorzystać. Można z niej skorzystać, tak. Kolejne rozwiązanie, z którego możemy korzystać, to jest prowadzenie tak zwanej działalności nierejestrowanej. Duże zapewne ułatwienie dla osób, które myślą o otwarciu swojej działalności gospodarczej, natomiast jeszcze nie do końca mają zbudowaną bazę klientów i nie są przekonane, czy też nie są pewne tego, czy są w stanie się na rynku utrzymać. Jakie są korzyści z tego, że taką działalność prowadzimy? To znaczy ta ulga dotycząca tak zwanej tej działalności nierejestrowej też jest pewną formą ulgi. Ona wynika z prawa przedsiębiorców. Ta działalność nierejestrowa będzie korzystała z określonych preferencji polegających na czym? Że do 75% wynagrodzenia minimalnego, jeżeli będę uzyskiwał przychody, nie będę płacił podatku. Czyli w miesiącu obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 razy 0,75%. W tej sytuacji nie płacę podatku, nie muszę rejestrować się, nie prowadzę żadnej dokumentacji. To jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które będą rozpoczynać, ale tutaj w przypadku tej działalności nierejestrowanej, co musi prowadzić podatnik? Musi prowadzić ewidencję uproszczoną sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przekroczy ten przychód dotyczący kwoty minimalnego wynagrodzenia 4242 razy 0,75, w związku z tym będzie musiał zarejestrować się w działalności gospodarczej. Więc to jest pierwsza rzecz. Musi w tym układzie opłacać składkę zdrowotną, ale nie płaci składek ZUS-u i nie będzie rozliczał się co miesiąc żadnego podatku. Ustawodawca wyraźnie wskazuje interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mówią tak, że w tym układzie podatnik rozliczy się na koniec roku, złoży PIT-36 i opodatkuje się według skali podatkowej, ale warunek musi prowadzić ewidencję sprzedaży, czyli liczyć te swoje obroty narastająco, żeby tego progu, kiedy dojdzie do tego progu podatkowego. Jaka jest korzyść? Korzyść jest taka, że ktoś, kto będzie chciał rozpocząć taką działalność gospodarczą, tak, obraca kapitałem w każdym miesiącu, natomiast nie płaci ZUS-u i rozliczy się dopiero z organem podatkowym na koniec roku. To jest bardzo korzystne rozwiązanie. Składka zdrowotna w tym układzie jest obowiązkowa do zapłacenia i na koniec roku taki podatnik musi złożyć PIT-36. Więc myślę, że to jest dość istotne takie rozwiązanie, bo nie będziemy musieli rejestrować się. Natomiast jest też jedna rzecz, która wiąże się z tą działalnością nierejestrową. Czyli mówi się w ten sposób, że jeżeli ktoś będzie prowadził działalność nierejestrową z punktu widzenia PIT, nie uzyskuje przychodów w działalności gospodarczej, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej. Tak to przyjęto. Natomiast pojawia się drugi problem związany z tą działalnością nierejestrową w przypadku podatku VAT. Ponieważ podatku VAT mówi się, że przedmiotem opodatkowania jest odpłatna dostawa towaru lub płatne świadczenie usług. W związku z tym prowadzimy działalność gospodarczą i teraz działalność gospodarcza w świetle PIT-u, podatku PIT i podatku VAT to jest działalność, która jest prowadzona w sposób zorganizowany, ciągły i ma przynieść korzyści. W związku z tym z jednej strony moim zdaniem jest takie niedoprecyzowanie przepisów, dlatego że z jednej strony w uznaniu PIT nie prowadzę działalności gospodarczej, nie rejestruję się, ale z drugiej strony
tak w ujęciu ustawy o VAT, jeżeli praca w sposób zorganizowany, ciągły i tak dalej, ta działalność będzie w tym układzie uznana dla podatku VAT jako działalność po prostu gospodarcza. Co to oznacza? To oznacza, że na żądanie na przykład pani, jeżeli ja będę świadczył jakieś usługi księgowe, w ramach tego będę musiał ustawić fakturę, tak? Faktura będzie na przykład ZW jako zwolniona i muszę wystawić fakturę, czy nawet wystawić to oczywiście paragonem w tym układzie, prowadząc taką działalność nierejestrową. Więc to jest ta druga część, która często jest pomijana, że mówimy działalność nierejestrowa. Czyli to trzeba, podejście musi być takie z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z punktu widzenia ustawy o VAT. I teraz co będzie, jeżeli ja przekroczę te 0,75%, bo tutaj mówię o tym 0,75% razy każdy miesiąc, dochodzę w ciągu roku, tak, czyli jeżeli 4,242 razy 12 miesięcy, tak, i z tego 0,75%, bo było wcześniej jeszcze 50% z tego i ustawodawca podwyższył, że 0,75%, czyli 75% nie będzie podlegało w tym układzie, nie będę musiał rejestrować się dla działalności gospodarczej. Więc limit podniesiony, bardzo istotny. Natomiast no, należy pamiętać o tym, co to znaczy podatek VAT. A tutaj organy podatkowe po prostu no, wymagają tego, żeby było odpowiednie dokumentowanie i na żądanie. Przykładowo no, będę prowadził jakiś wykład, pani mi powie, że proszę wystawić dla mnie dokument. W związku z tym ja wystawiam na przykład w tej sytuacji, czy mogę to udokumentować na przykład paragonem, tak, mogę wystawić paragon zgodnie z ordynacją podatkową, mogę wystawić rachunek, przepraszam, zgodnie z ordynacją podatkową, a mogę również wystawić paragon, tak, no jeżeli bym musiał prowadzić taką działalność na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, więc musiałbym na przykład mieć kasę fiskalną. Więc reasumując, ta działalność nierejestrowa jest korzystna, podwyższono limity, tak, i tak jak powiedziałem tutaj, tak, jest to również bardzo istotny element w kreowaniu przedsiębiorczości. Natomiast jaka pułapka jest? Pułapka wynika między innymi z artykułu 5 prawa przedsiębiorców. I tu zacytuję. Ta działalność nieewidencjonowana nie stanowi działalności gospodarczej. Działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. I dalej zapisano, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Czyli jeżeli nie wykonywała działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat, może z tej działalności nierejestrowej korzystać. I w ten sposób również i z tym ci, którzy będą mogli sobie na przykład dorabiać formy działalności nierejestrowej, a także inni pracownicy, pod warunkiem, że będą mieli oczywiście określone kwalifikacje, będą mogli z tego tutaj wyraźnie skorzystać. Natomiast w dalszej części ustawodawca dodał, że osoba, która wykonuje taką działalność, może złożyć wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i wtedy ta działalność staje się działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. No i wtedy oczywiście muszę zarejestrować się, tak, i wybrać, czy zwolnienie podmiotowe w podatku VAT, czy wybrać zwolnienie, czy stać się podatnikiem podatku VAT. Więc no tyle może o tej działalności nierejestrowej, która na dzień dzisiejszy jest jednym z elementów tego naszego systemu podatkowego. Panie doktorze, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, po drugiej stronie mamy słuchaczy, którzy być może dopiero rozpoczynają swoją karierę, być może będą pracowali w pierwszej pracy, może są za granicą, chcą wrócić, a może też myślą o otwarciu swojej pierwszej działalności. I najprawdopodobniej trochę gubią się w przepisach, bo sam pan przyzna, że trzeba być cały czas na bieżąco i bardzo mocno być osadzonym w temacie, żeby wiedzieć, jakie zmiany ustawodawca wprowadza. Więc gdyby miał pan poradzić coś tym młodym osobom, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy i nie wiedzą, jak się odnaleźć w zawiłościach podatkowych, o czym powinny pamiętać? Więc postawiła pani bardzo trudne pytanie. Co wynika z doświadczenia? W zależności od specyfiki uczelni, tak, i tego, jaki kierunek niektórzy kończyli, część w ogóle nie ma do czynienia z podatkami, w ogóle. Część ma do czynienia z podatkami, tak jak w przypadku tutaj naszej rachunkowości finansowej i podatkowej.
Tak jak to mamy na przykład na FIR-ze, gdzie mamy podatki w działalności gospodarczej, no i też tam oczywiście pewne elementy sygnalizuje, to takie osoby będą przynajmniej zorientowane, jak rozpoznać problem, jak do tego podejść. Natomiast wiele osób, to o czym Pani mówi, tutaj na przykład wyjeżdżają i na uczelniach naszych, publicznych i niepublicznych, na niektórych kierunkach nie ma w ogóle podatków. Nie ma w ogóle podatków. Nie wiedzą, jak rozliczyć. No jeżeli ktoś wyjedzie za granicę, wobec tego mówimy o rozliczaniu dochodów zagranicznych, tak? W jaki sposób rozliczyć? Teraz w jaki sposób z tego wszystkiego skorzystać? Są oczywiście na stronach internetowych urzędów skarbowych, tak? Różne rodzaje prezentacje, w jaki sposób podejść. Ponadto w urzędach skarbowych można zawsze, jest dział informacji, gdzie można podejść i zapytać. To nikogo nie zwalnia z tego, należy podkreślić, że jedną rzecz, mianowicie podatnik odpowiada za wszystko, za rozliczenia podatkowe. Zadaniem organów podatkowych jest dokonać weryfikacji. Taka jest rola organów podatkowych. Natomiast prowadzenie takich rozliczeń wymaga odpowiedniej wiedzy. Ja również wskazuję, tutaj prowadząc na studiach podyplomowych dla tych naszych słuchaczy, że mnie, proszę Państwa, jeżeli ktoś czegoś nie wie, pracownicy, to zróbcie szkolenie, wyjaśnijcie, napiszcie jakieś tam małe takie broszurki informacyjne, na czym to polega. Dlatego, że odniosę się do tego, co Pani tutaj powiedziała, że na przykład ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie w oświadczeniu PIT. Które w tej chwili funkcjonuje. I oświadczenie PIT, które składa podatnik, tam może wystąpić o zwolnienie na przykład z tego, żeby nie stosować kosztów uzyskania przychodu. Że mogę wejść na przykład w stawkę, w drugi próg podatkowy powyżej 120 tysięcy złotych. Mogę na przykład nie zastosować na przykład kwoty zmniejszającej podatek. Mogę zastosować kwotę zmniejszającą podatek. I pracownicy tego nie wiedzą. W związku z tym istotna rola pozostaje dla tego działu kadrowo-płacowego, dla księgowych, które, jeżeli są te nasze firmy i będą to ludzie, którzy przejdą przez rachunkowość finansową i podatkową, będą mogli zaproponować do kierownika jednostki odpowiednie rozwiązanie, tak, zapoznać, powiedzieć, jakie są warunki, czy zwolnienia, co mają wybrać, tak, czy ja na przykład będę chciał, mieszkam tutaj poza miejscowością, w której mieści się mój zakład. W związku z tym mogę powiedzieć, proszę bardzo, ja sobie nie życzę kwoty 300 zł kosztów uzyskania przychodu, wyłączam po to, żeby zwiększyć podstawę opodatkowania. W związku z tym są te oświadczenia takie, które na dzień dzisiejszy to wymagają tej wiedzy. I mogę tylko dodać jedną rzecz. To musi być taka ścisła symbioza pracodawcy, tak, który jest otwarty na takie podejście księgowej, głównej księgowej i to się sprawdza. Natomiast no, taki przeciętny pracownik, który obraca się w tym polu, jeżeli nie będzie zorientowany, no, to organ podatkowy w kontroli podatkowej sprawdzi, zobaczy, czy dobrze rozliczył, do kiedy była ulga dla młodych. No, jeśli tutaj Pani powiedziała, no na przykład, no weźmy, że ktoś kończy na przykład w dniu dzisiejszym 26 lat. I teraz tak, system, jeżeli system tego nie zarejestruje, zależy, będzie system, powinno zarejestrować. Jeżeli teraz będzie ulga dla młodych do dnia następnego, to już mamy dzień przekroczony. W związku z tym ta ulga dla młodych nas nie obowiązuje. Obowiązuje nas tylko kwota wolna od podatku, tak? Ten dochód wolny od podatku 30 tysięcy złotych, kwota ta wolna 3600 zł rocznie. W związku z tym musi być perfekcyjne przygotowanie osób do działu kadrowo-płacowego, do księgowości. Muszą być otwarci na wiedzę, na przepisy podatkowe, na orzecznictwo sądowe, na interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Nie ma innej możliwości dzisiaj w nauczaniu, absolutnie. To jest w ogóle poza dyskusją. I myślę, że z tym zostawimy dzisiaj naszych słuchaczy. Uczcie się, dowiadujcie się, uczcie się od specjalistów i ekspertów. Panie doktorze, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Doktor Andrzej Jackiewicz, menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość, opiekun merytoryczny kierunku studiów podyplomowych Rachunkowość Finansowa i Podatki na Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.